Czołem żołnierze, jesteśmy w 5. odcinku nowego Warzona. Jest to odcinek 5. Chciałem poderżnąć typowi gardu, ale nie dali mi. Co za niewdzięczny zespół. W Battle Royale raczej nie gram, nie ciągnie mnie, bo już wiadomo, to jest oklepane. A DMZ-ik to coś nowego. Oznaczamy skrytkę wroga na mapie taktycznej. Przyjąć się i zawarcie. Chociaż lubiłem też ze starego Warzona tą kasę. Jak to się nazywało tam, ten tryb. Już kurczę nie pamiętam. Ale zbierało się kasę i fajnie było. Tę kasę trzeba było pilnować. Mam nadzieję, że tutaj też coś jeszcze dodadzą. Ultra 1, uwaga, zbliżacie się do celu. Słyszałem cię, łobuzie. Mamy odłamkowy, dobra. Dlaczego koledzy mnie opuścili? Złup skrytkę z bronią. Ale to... Jakiś jeden kolega leży. Nie odpływaj! Gotowy do akcji! Wyjdziesz z tego! Damy radę, trzymajcie się chłopaki! Nic mi nie jest! Ojej, tam jakaś gruba zadyma. Chociaż zostawmy sobie strzelbę. Ultra 1, przybywają siły pancerne wroga. Rozbrajamy, widzę. Safe. Jestem pod ostrzałem. Jasny gwint. To tam paralizator. Granat. Poszedł ładunek paralizujący! Krzyczcie, granat! O!
Wiecie! Skrytka otwarta, wiecie, co wam potrzebne. Kurczę, trzaskają ten dym. Uzupełnijcie płyty pancerza! Bo jaką cholerę czujesz do mnie? Oła. Umiesz tam kamerę. Ow. Czemu nasz leży? Uwaga, będziesz to trochę wiatru, będziesz żyć. Nic mi nie jest. Ultra 1. W okolicy rośnie aktywność wroga. Bądźcie czujni. Obrzucam granat! Uwaga! Dron z bombą gotowy do detonacji. Ten granat to nie tak miał być. Za dużo razy R1. Panowie, Ultra 1, tu Dino 4. Lecimy do strefy ewakuacji. Wszystko fajnie, to ja sobie wezmę quada. Jeśli to przeżyje. Rower też mógł być dobry, ale nie mam nowej dętki. No i co? Czyżby udało się uciec? No i słuchajcie, no, misja zakończona powodzeniem, wreszcie.
No i przy okazji zobaczę sobie, jak to wygląda właśnie w punktach doświadczenia. Nie widzę tu jakoś wyjątkowo więcej doświadczenia, ale myślę, że uzbrojenie i wszystko nam po prostu zostanie. To była szybka rozgrywka. Nie to! Martwa cisza to. Tutaj trzeba mieć dużo amunicji. Mamy jakieś jeszcze teraz? Ile misji nowych? 6 razy zniszcz pojazd. Okej. Wow, to będzie trudne. To sobie zostawię na później. Kurczę. Okej. Mam nadzieję, że zdążymy sobie tutaj nagrać kolejną bitwę. Mamy jakieś 45 minut na to, więc no, myślę, że taka dłuższa rozgrywka akurat byłaby w sam raz. No dalej, no. Mam nadzieję, że ten Warzone jakoś się bardziej rozkręci, bo granie non-stop w DMZ. No to nie wiem, czy się w końcu nie znudzi, nie? Zwłaszcza, że graliśmy już w multi, więc dużo broni mam odkrytych. Koniecznie muszą dostać ten tryb z Forsą. Dodać ten tryb. Co był w starym Warzone, no chciałbym. Ogólnie coś nowego jeszcze bym chciał, nie tylko DMZ, tylko coś... W sumie nie wiem co. Jakieś kurcze... Wiecie, co mi się marzy? Taki właśnie tryb przetrwania z jakimiś zombiakami. Nie wiem. W sumie to ktoś by powiedział, to na cholerę ci Warzone. Idź sobie jakiś Dead by Daylight, czy jakie tam tytuły są. Nie wiem, nie grałem, strzelam. No ale byłoby coś takiego, wiecie, nowego, ciekawego. No, Battle Royale. Danych zapewni wam nowe misje i cele. Już mnie dawno znudził. Oporu ze strony sił miejscowych i innych operatorów. Co my tu mamy? Mamy tu jakiś dwóch dziwnych żołnierzy bez żadnej broni. Ale nie oceniajmy. Może po prostu zapomnieli dodać. O. Jacyś połapani jednak, bo coś tu oznaczają. Tu już nic więcej nie ma. Kurde. No słabo. Jedzenie w puszce. Gdzie
tam takie jedno jedzenie w puszce, jak ja potrafiłem zabierać w wojsku wszystkie racje kolegom. Już nie mówiąc o tym, że lubiłem jeszcze w nocy podjadać, no ale słuchajcie, dziś na poligonie, jak nie miałem z dwóch jabłek, jakichś sucharów, kurde, do tego jakiegoś miotku z dżemem, no to było wtedy źle. Oni wiedzieli, że będę miał już zły dzień. Jasny gwint, ile ich tam jest. To nie jest czasem. Jestem pod ostrzałem. Ten cały czas. Ta seria zacelna to nie była. Nie trzeba być, dzięki. Nie! Ja chciałem tutaj przeładować. Drzwi się sam zamknąłem przed nosem. Korzystajcie z mapy taktycznej, żeby namierzyć kontrakty za kasę. Kurde, nic nie trafiłem. Żarówka. Kurde. Tanie wino. To pewnie jakiś komandos. Takie wina w ogóle jeszcze są. Granat ogłuszający!
O cholera, biega. W stronę kolegi. O, jakaś kamizelka. Na dwie płyty to by się przydało. Akurat mam. Pendrive? Strzelbę sobie zostawiam. RPK. Widzę tą broń, zawsze mam jednego kumpla z wojska przed oczami, bo on non stop z tym karabinem łaził. Takim ciężkim gnatem. A że kolega był duży, automatycznie mu się oberwało, żeby chodzić z takim. No serdecznie pozdrawiam. Gdzie my teraz mamy iść? No, musimy się ruszać stąd, bo tam jest jeszcze sklepik, dobra, no. Sprzedaj. No, tu za mało kasy. Ludzie, spierdzielamy stąd. A tu co tutaj jest? Tu jest ten, ta twierdza czy coś tam. Jakoś tak, co nie? Ja nadal nie pojąłem, jak dostać klucz. Trzeba kogoś rozwalić tutaj? Czy jak? U. Magnetowid. Ktoś jeszcze jest? Giń, paszteciarzu. Au! To bolało. Aha, tam jest snajper. Ha,
Claymore. Może być. Martwa cisza. Nie, lepiej nie. Wow, w budynku obok tam ich jest. Ja pierdzielę. Kurde, gorąco tu się robi. Coś mamy? Nic tu nie mamy. Jeden, tu dowodzenie. BSP wraca do bazy. Ci babciny fotel tam był, no nie. O, proszę, co tu mamy? Dowodzenie, ultra jeden. BSP jest już nad wami. I pieniążki co? To się może przydać, bo tam tych dwóch gnoi siedzi na tym statku. Jeszcze siedział, no. Kto postawił tutaj tą palmę? Przecież nic nie widzę. No i elegancko tego. Tam mamy sklep.
Idziemy do sklepu. Nadciąga nasz pociąg młodzieżowy. Cel oznaczony. Ultra 1, ostrożnie, BSP wraca do bazy. Rozkładam Claymora. Myślałem, że mam. Ale panowie, tu sklep mamy. Ja sobie najpierw kupię coś do picia. Gdzie jest browar? Gdzie był? W której półce? Nie, tutaj nic nie kupuję. Trzy sztuki. No dobra. Rzucam amunicję, tutaj! To się przyda. Ja bym poleciał już stąd w cholerę. Tak wam powiem. Kurde. Mamy tutaj przecież... Panowie, czas stąd spierdzielać. To już nie jeździ. Ja biorę samochód i się stąd ulatnia. No taki fajny Ford Escort i lusterko oberwali, no. Czyżby dwie serie z rzędu udało mi się uciec? To niesamowite. Dino 4, zbliżamy się do strefy lądowania. Zabezpieczcie ją. Robim co może. Granat dymny w helikopterze. Cuda na kiju. Jednostka specjalna Grom wydostała się z misji, cała i zdrowa. No i to ja rozumiem. Będzie tak za każdym razem dobrze, no to chociaż jakiś sprzęt będę miał, nie? A teraz mam fajną snajperkę.
O, teraz już jest więcej niż ostatnio. I to sporo, bo wtedy było mało. Prestiż pierwszy. Któryśmy podblokowali. To jest ten Snipus SPX-80. No ja w snajperkach akurat nie siedzę, także się nie znam za bardzo na tym, ale no wydaje mi się, że to takie dobre jest na ten tryb DMZ. Zwłaszcza gdzie jak macie się gdzieś przykampić i po prostu tylko wybić jakiś gnoi, no to uważam, że jest dobra. Dzięki wielkie za oglądanie. Pozdrawiam jak zwykle moich subskrybentów. Po nowinki odnośnie konkursu zapowiedzianego już odciśnik wcześniej, to wszystko w swoim czasie. Bądźcie cierpliwi. Dwie nagrody na pewno są przewidziane. Jedna dosyć cenna. No ale jakoś jubileusz ponad 100 nowych subskrybentów trzeba upić, opić. Trzeba was upić, tak. Dobra, widzimy się w następnym odcinku DMZ-a. Dzięki za oglądanie. Czołem.